Dzień dobry, dzień dobry. To jest przerwa na kawę. To jest kolejny odcinek tego zacnego podcastu, który dotyczy oczywiście szeroko pojętej Premier Liga, także sytuacji dookoła angielskiej ligi. Dzisiaj o jednej takiej sprawie będziemy sobie rozmawiać. Ze mną skład nietuzinkowy, skład, który na pewno doskonale znacie i kochacie, czyli Jan Piekutowski. Dzień dobry. oraz Krzysztof Bielecki. No, siema. <laughs> no, Przepraszam, przy, przy, ale nie spodziewałem się y, takiego przywitania po tobie, Krzysiu. Y, no, siema, tak. Y, jestem też ja, Jonasz Zasowski. Dzisiaj w bardzo pozytywnych humorach jesteśmy z panami, także miejmy nadzieję, że ten podcast uda nam się y, nagrać. Y, Powiedzmy tak, oczywiście, żeby to było słuchalne. Mam nadzieję, że nam się to uda. No niestety, w ten weekend mieliśmy ogromną chrapkę na mecz Manchester United z Liverpoolem. Derby Anglii, jeden z najciekawszych pojedynków i historycznie. No i myślę, że sam mecz, również sportowo, patrząc na to, jak wyglądają obie drużyny teraz, również byłby ciekawy. Zwłaszcza, że sytuacja Liverpoolu w tabeli no nie jest za ciekawa jak na 33. kolejkę. Mogło być na pewno lepiej, na pewno na więcej, liczyli. Kibice Derec. Mecz się nie odbył. U nas na kanale jest odcinek, dlaczego ten mecz nie odbył. Krzysiu, ty możesz zachęcić do jakoś zachęcić do obejrzenia tego filmu. Co tam jest jeszcze oprócz tego, że dlaczego ten mecz się nie odbył? Powiedz, co tam jest jeszcze, żeby, żeby słuchacze mogli, mogli wiedzieć czego się spodziewać. W 6 minut, bo w tyle się zmieściłem. dowiecie się dokładnie, na czym polega ten konflikt między kibicami Manchester United a rodziną Glazerów, który trwał już od dobrych kilkunastu lat, no i przedstawiam tam wszystkie, wszystkie powody i wszystkie kroki i wszystkie momenty przełomowe, które doprowadziły do tego, że dzisiaj kibice chcą pozbyć się właścicieli z Old Trafford. Tak, i tam poza tym, o czym wspomniał Krzysiek, będziecie mogli posłuchać o koniach między innymi i też będzie wielkim atutem jest sam głos Krzyśka, także warto klikać na pewno. Tak, oczywiście, ja też, ja też polecam. Ten odcinek Krzysia jest taki informacyjno publicystyczne jest myślę, że z naciskiem też na, na po prostu przekazywanie informacji. U nas jak zwykle więcej będzie opinii. E, dlatego chciałem was właśnie spytać, panowie, co sądzicie o samym e, strajku, bo są skrajne głosy. No jedni mówią, że e, oczywiście tak powinno e, być, bo, bo taki strajk, e, który faktycznie jest widoczny, który faktycznie ma jakiś skutek, no bo przecież odwołano to spotkanie. E, to właśnie jest oczywiście prawidłowa forma protestu. Inni mówią, że troszeczkę za daleko to wszystko to poszło. No wiemy, że niektórzy kibice tam e, rozpoczęli nawet dewastację pewnych Rzeczy, które są na stadionie. Jestem ciekaw Waszej opinii, po której stronie się opowiadacie. W każdej grupie znajdzie się e, pewny odsetek e, no, osób nieodpowiedzialnych, może można powiedzieć e, bardziej dosadni idiotów, którzy będą robili rzeczy, których nie powinno się robić w takich sytuacjach. E, no jasne, można krytykować gościa, przede wszystkim tego, który rzucił kamerą na, na Old Trafford. E, można krytykować też tych, którzy, którzy wchodzili na, na bramki, chociaż jeden chłopak, który się Siedział na bramce, został z niej dosyć szybko zrzucony poprzez strzał piłką innego kibiców z kibiców Manchester United. Jeżeli nie widzieliście tego nagrania, to warto sobie nadrobić. No, aczkolwiek, jeżeli chodzi o samą formę protestu i to, czy on musi być tak bardzo nośny, żeby w ogóle ktokolwiek go nie usłyszał, no to tak, oczywiście. Gdyby tam nie wydarzyły się kontrowersyjne rzeczy, gdyby kibice nie wbiegli na murawę, gdyby stali tylko pod stadionem i normalnie dopuścili do rozegrania tego spotkania, to pewnie dzisiaj nie mówilibyśmy o przełożonym meczu, a rodzina Glazerów i to, że. Kibice chcą pozbyć się ich z klubu, nie byłoby na ustach dosłownie całego sportowego świata. Uważam podobnie, Krzysiek, przede wszystkim w kwestii tych osób, które niszczyły mnie nie na Old Trafford, bo o ile absolutnie się zgadzam z całym protestem, i jakby to jest naturalna kolej rzeczy, biorąc pod uwagę to, ile tam różnych rzeczy się działo, i to jak wiele rzeczy złych tam się działo w, w, w klubie z Old Trafford, no to to wszystko staje się faktycznie jakkolwiek zrozumiałe. Natomiast jeżeli chodzi o to dewastowanie. Sprzętu elektronicznego, który tam był w ogóle sprzęt elektroniczny, jak to przestarzale zrozumiało. <grystanie> Te kamery takie telewizyjne, to one były rzucone na murawę, no i to mi się na przykład nie podobało. Też słyszałem o jakichś próbach wyrywania krzesełek. No, to nie jest w porządku, to nie jest ok. I o ile protest sam był zrozumiały i to, że on był taki głośny i masa kibiców weszła na Old Trafford, to ok. Ale jeżeli już dochodzimy do momentu, w którym niszczone są rzeczy, które. Nie mają ścisłego powiązania z glazerami tak naprawdę, to to już mi się najzwyczajniej w świecie no, nie podoba. Oczywiście też zdaję sobie sprawę, że ten protest tak naprawdę w dużej mierze raczej niczego nie zmieni, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego klubu, no bo to nie będzie tak, że glazerowie teraz nagle się ugną i stwierdzą, dobra. Wiemy, że jest źle, oddajemy klub komuś innemu. No nie, wiemy, jak ta rodzina traktuje ten klub, i wiemy o tym, że to jest po prostu dla nich taki banknot, który tak naprawdę nie ma żadnego limitu. Karta jest cały czas przyjmowana i wypłacane są takie pieniądze, o których w większości właścicieli się nie śniło, bo United jest pod pewnym względem wyjątkowe to znaczy pod tym względem, że ich właściciele co, co sezon wypłacają sobie grube pieniądze, czego nie czynią inni właściciele klubów z Premier League. Właśnie, żeby, żebyście poznali kulisy tego całego konfliktu i o co chodzi w tym, co Janek teraz powiedział, odeślę was do, do właśnie filmu Krzyśka u nas na kanale. Ja chciałem pociągnąć trochę ten temat i właśnie zapytać, no opinię Janka już znamy, a ty Krzysiek, jak, jak myślisz, wydaje ci się, że faktycznie niemożliwym jest, by te roszczenia kibiców zostały spełnione i tutaj Glazerowie wciąż Będą mieli, po prostu wciąż będą mieli ten klub. Przede wszystkim jasno trzeba postawić sobie sprawę, że jest niewielu ludzi na świecie, którzy mogliby w tej chwili pozwolić sobie na kupienie Manchester United, bo to by były kwoty liczone w miliardach funtów. Także mało kto mógłby tak z lekką ręką wyrzucić sobie taką kwotę pieniędzy. Oczywiście są szejkowie, są jakieś tam arabskie rodziny królewskie. Jest też Danielek. I to jest absolutnie moja ulubiona postać, jeżeli chodzi o potencjalnych właścicieli. To, to ty... No To jest postać ciekawa, bo tam to coraz, coraz więcej kroków y, stawia ku temu, żeby faktycznie kupić ten arsenal, ale no to jest inny wątek, więc proszę, jak kontynuuj. Danielek i inni, inni przedstawiciele elity polskiego Facebooka na pewno będą się tam interesowali kupnem czy, czy to arsenalu. Dzisiaj chciałem z, wrzucić zabawnego tweeta i w, wpisałem sobie w facebookową wyszukiwarkę Daniel Ek, i wyszło tyle wyników, że, że nie, nie byłem w stanie zrobić screena, bo był było tego po prostu za dużo. <laughs> Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to sami sprawdźcie. Wracając już jednak do merytoryczki i do samego Manchester United, to tak jak wspomniałem, jest niewielu ludzi, którzy mogłoby sobie pozwolić na kupno tego klubu. Jest też niewielu ludzi, którzy, kibice, których kibice Manchester United zaakceptowaliby tak po prostu bez, bez, żadnych, bez żadnych wątpliwości. Bo jak pamiętamy, w przypadku Glazerów te wątpliwości i protesty były niemal od samego początku. No, przecież już po samym, po samym przejęciu przez Amerykanów klubu. Część kibiców utworzyło ten klub FC United w Manchester, gdzie, gdzie przenieśli się po prostu ze swoją pasją kibicowską i gdzie sami tworzyli historię na własnych regułach. Część kibiców chce tego modelu 50 plus 1, znanego chociażby z niemieckich boisk, ale on jest nie do osiągnięcia w Anglii i na pewno jest nie do osiągnięcia, biorąc pod uwagę, że Glazerowie zabezpieczają Manchester United całość swoich interesów prowadzonych za oceanem, także oni nie będą skłonni do tego, żeby sprzedać klub, który przynosi im takie pieniądze i który gwarantuje im swobodę, stabilizację i możliwość prowadzenia po prostu swoich biznesów na różnych polach. Problem pojawia się e, także z innej Strony, mianowicie z czysto organizacyjnej strony. Nie wiadomo, kiedy rozegrany zostanie, przynajmniej na ten moment, kiedy nagrywamy ten materiał, nie wiadomo, kiedy zostanie rozegrany mecz pomiędzy Manchesterem a Liverpoolem i z tego co wiadomo, może być z tym problem. Na ile realny może być walkover, panowie, i trzeba o to realnie zapytać, a na ile jednak telewizje nie pozwoliłyby sobie na, na pominięcie tak ważnego w Anglii spotkania? Telewizja nie pozwoli sobie na pominięcie tak ważnego spotkania, to jest kwestia oczywista. Jedyną opcją, żeby ten mecz został w jakikolwiek sposób odwołany, byłby tutaj chęć, że tak powiem, Liverpoolu i postawienie takiego jasnego stanowiska, że to nie z ich winy, ten mecz został przełożony. Wiemy, że ten kalendarz jednej i Drugiej drużyny jest naszpikowany do granic możliwości. Manchester United gra praktycznie już teraz do końca sezonu co weekend i każdy, każdy termin także w tygodniu. Oni mają wolny 16 maja, to jest weekend 15-16 maja, to jest chyba też weekend, w którym odbywa się finał Pucharu Anglii, z tego co kojarzę. Aczkolwiek no, wtedy gra Liverpool z West Bromem. Gdzieś tam w Sky pojawiły się informacje, że ten mecz West Bromu z Liverpoolem można by było przesunąć na środek tygodnia, na 12 maja, wtedy, wtedy Manchester United tylko z Leicester, a tą bitwę o Anglię słynną wstawić już w miejsce tego pojedynku z Bromów z Leicester, który miałby się odbyć 16 maja, i to jest w tej chwili taka najbardziej realna i najbardziej optymalna możliwość z tych wszystkich, które gdzieś tam się pojawiają. Ja przyznam szczerze, że jestem w ogóle w dużym szoku, że Premier League tak długo zwleka z podaniem jakichkolwiek oficjalnych komunikatów, jakichkolwiek konkretnych informacji. Wiemy, że długo spekulowało się na ten temat, czy ten mecz odbędzie się dzień po tych wydarzeniach z Old Trafford, czyli w poniedziałek. No jak już w tej chwili doskonale wiemy, nic takiego nie miało miejsca. Wiadomo, że ta, ten protest, ten, to opuszczenie social mediów przez kluby i samą Premier League w ten weekend troszeczkę pewnie wpłynęły na to, że tych komunikatów nie ma tak często. Notabene o przełożeniu meczu, część dziennikarzy z, związanych z Manchester United do, dowiedziała się za pośrednictwem komunikatu wy, wysłanego poprzez WhatsAppa, więc to tylko pokazuje, jak, jak bardzo niecodzienna była to sytuacja. Ale wracając już do samego, samego, samej tej kwestii, bardzo dziwi mnie to, że wciąż nie wiemy, co wydarzy się z tym meczem, kiedy on się odbędzie. No, ale pokazuje to tylko i wyłącznie, że ta sytuacja jest bardzo problematyczna. No, bardzo żałujemy, że nie możemy sobie tutaj porozmawiać o aspektach sportowych, o tych aspektach o tej rywalizacji boiskowej. No głęboko wierzę, że, że jeszcze uda nam się skomentować to, jak Manchester United zagrał z Liverpoolem jeszcze w tym sezonie. Na razie czekamy na oficjalne informacje i myślę, że w, przy tym możemy sobie postawić kropkę. Ostatni raz już dzisiaj odeślę Was do odcinka Krzyżka. Tam naprawdę niebywała aktywność się pojawiła, dużo wyświetleń, dużo lajków, także słuchajcie, ostatnio w tej przerwie na kawie jest, jest problem z lajkami, także jeżeli macie ochotę, jeżeli podoba Wam się to, co robimy, nasze podcasty, nasze materiały, to stuknijcie teraz lajka, nam będzie miło. Dawno setki nie przebiliśmy, a zdarzało się, że i nawet 150 potrafiliśmy mieć pod podcastami, zatem... Zatem subskrybujcie i lajkujcie, a my już przechodzimy dalej. Teraz trochę off-top premier ligowy. Ostatnio zaciekawił nas wątek, który podjął Michał Zachodny na swoim Twitterze. Mianowicie napisał, że stal mielec w tym sezonie po z autu oddało 25 strzałów, a efektem tych strzałów było aż. 6 goli. No i Krzysiek oczywiście podjął się dyskusji tutaj z redaktorem Michałem i okazuje się, że ulubiona drużyna Krzyśka z Liktu, czyli Czarny Town, a zresztą Krzysiek opowieść. E, no tak, The Robins. Już opowiadałem o tym w którym z ostatnich podcastów. Nie wiem, czy to była szósta liga Europy, czy to była przerwa na kawę, ale gdzieś już ten wątek się pojawił na naszym kanale. E, Cheltenham Town strzeliło w tym sezonie 12 goli bezpośrednio po wyrzutach z autu, a w dodatku wywalczyli jednego karnego po tych po właśnie tego typu stałych fragmentach gry. E, to stanowi 23% ich bramek w tym sezonie e, No, Oni już zapewnili sobie awans do League One, więc w przyszłym sezonie będziemy mieli okazję oglądać. Dać ich ligę wyżej. Odpowiedzialnym za te całe, za te całe zamieszanie z autami jest Bentozer, czyli obrońca drużyny The Robins, który no z chirurgiczną precyzją i z niebywałą siłą wrzuca te piłki w pole karne. No, Rory DeLap mógłby się uczyć od Benatozera, można tak powiedzieć. Oczywiście żartuję, bo to jest ten sam elitarny poziom wyrzucania tych autów. Warto sprawdzić sobie to, jak Tozer wyrzuca auty. Jako ciekawostkę dodam tylko, że drużyna ostatnie celebrowało awans do liktu i Jednym z momentów było właśnie takie e, symboliczne wyrzucenie autu przez Benatozera, kiedy Tozer rzucił piłkę w pole karne. Cała drużyna celebrowała. Ten filmik też znajdziecie gdzieś tam na moim Twitterze, także zapraszam. Był wątek Challen Town u nas w programie w przerwie na kawę, ale wtedy jeszcze nie był potwierdzony ich awans do Ligue One, także teraz już oficjalnie potwierdzamy. Będzie można tą drużynę sobie śledzić. Mistrzów rzutu z autu. Pozdrawiamy tutaj naszego widza Maxa, który mówił, że w następnej przerwie na kawie pojawi się wątek z no, jakoś, jakoś nam się udało tutaj ich do dyskusji włączyć, ale na tym się kończy ten krótki off-top. Wracamy już do Premier League, wracamy do rywalizacji boiskowych. Wszystkie inne mecze tej kolejki na szczęście się odbyły, więc możemy sobie trochę o nich porozmawiać. Chciałbym zacząć od meczu Evertonu z Aston Villa, bo był to mecz bardzo istotny dla. dla... Piłkarzy, którzy grają na co dzień na Goodison Park, ponieważ niejako utrudnili sobie tą walkę o europejskiej Puchary i tak jak włączaliśmy Everton cały czas do walki. Może nawet o Ligę Mistrzów, na pewno o Ligę Europy. Tak teraz 52 punkty um, tylko e e ekipę Evertonu. Co prawda mecz więcej ma Tottenham, oni mają punktów 56, ale myślę, że takie zwycięstwo za Stonvillą, która jest, myślę, do pokonania w tym sezonie, to jest taka drużyna. Ja Arsenal, Leeds, United i ja Villa gdzieś stawiam na, na równi w tym sezonie, bo to są ekipy, które potrafią przegrać z każdym, jak i wygrać z każdym. Zatem myślę, że Everton utrudnił sobie trochę tą rywalizację. Jeszcze nie wszystko oczywiście stracone, ale ale, ale tutaj należało na pewno wygrać. No należało, tym bardziej kiedy właśnie walczysz z zespołem, który jednak nie jest w najwyższej formie, który tak naprawdę już też nie walczy o nic konkretnego, bo Aston Villa nie jest raczej ekipą, którą spodziewamy się, że teraz nagły wyskok formy sprawi, że oni awansują do Conference League, bo to jest jednak półeczka za wysoko, jak na ich możliwości obecnie. Natomiast Everton przegrał przez bardzo głupie błędy swoich zawodników, przede wszystkim przez słabą dyspozycję środka pola i też defensywę. Oczywiście tutaj wypada pochwalić Olego Watkinsa i Traorek, którzy robili co chcieli. Raz tak się zabrał z Alanem, że ten wylądował na czworakach bardziej spektakularnie niż Steven Gerrard. Oczywiście konsekwencje nie były takie same, bo Everton nie, nie walczy o mistrzostwo Anglii, ale o Ligę Europy, aczkolwiek to była jedna z kolejnych akcji, które sprawiały bardzo duże zagrożenie pod bramką Jordana Pickforda. I to był taki mecz, w którym Jordan Pickford chciał bardzo mocno udowodnić, że on jest bramkarzem na miarę reprezentacji Anglii. No, i faktycznie udowadniał. Problem w tym, że reszta jego kolegów pokazywała, że oni są za słabi na to, żeby marzyć o grze w lizę mistrzów, a być może nawet za słabi na to, żeby załapać się do Ligi Europy. Mason Holgate, bardzo głupie błędy, o czym już. Wspomniałem na początku, to właśnie on stracił piłkę i Oli Watkins właściwie samemu stworzył całą akcję bramkową. No a w dalszej części meczu żaden z tych zawodników też nie pomagał, aczkolwiek jedynym takim zawodnikiem na plus, jeżeli chodzi o Everton, to w mojej opinii znowu był Dominik calvert Lewin, który świetnie dawał sobie radę jako osamotniony. Bardzo mocno osamotniony napastnik, to trzeba dodać. Bardzo dużo znowu wygranych pojedynków główkowych. Bardzo dobra gra w tym powietrzu, świetne zgrania klatką piersiową. To jest ciekawe, że Calvert-Lewin, kiedy dostaje wysoką piłkę, to nie zawsze odbija ją głową, ale też bardzo często właśnie decyduje się na podanie klatką. Strzelone też, też gol, więc tutaj na pewno było w porządku, ale jest bardzo dużo do poprawy w kontekście też już Przyszłego sezonu, jeżeli chodzi o defensywę, the i to jest coś, nad czym Carlo Ancelotti będzie musiał pracować biorąc pod uwagę to, że Everton miał sporo takich spotkań, w których oni prezentowali się spoko, jeżeli chodzi o obronę, a potem był taki konsekwentny zjazd, no i ten zjazd ujrzeliśmy też właśnie przeciwko Aston Villa. Można powiedzieć, że forma Dead w tym sezonie jest nieproporcjonalna do formy Jordana Pickforda, bo to co on wyczyniał w tym meczu to naprawdę było coś niesamowitego i on pokazuje, że znowu przed wielką imprezą międzynarodową mamy tutaj na myśli Euro 2020 znowu przed tego typu imprezą wchodzi na takie najwyższe obroty i Pewnie będzie tak jak na poprzednim mundialu, takim piłkarzem, którego będzie naprawdę ciężko pokonać. No i to tylko bardzo dobrze wróży dla Garetha Southgate'a i całej reprezentacji Anglii. No i generalnie tam jest w Evertonie dwóch Anglików w tej chwili trzyma poziom, a pozostała, pozostała część ekipy gdzieś tam nie dojeżdża. No i chyba trzeba przyznać sobie, że jeżeli Carlo Ancelotti nie dowiezie jakichkolwiek europejskich pucharów, to będziemy mogli mówić o sporym zawodzie, bo jednak ta ekipa była przez dłuższą część sezonu Awizowana do tego, żeby grać w lidze mistrzów, a nie tylko w lidze Europy. A tutaj, tak jak już Janek wspomniał, ta Liga Europy może się nawet, nawet w tym sezonie nie udać. Na pewno będzie to pewien zawód dla Carlo Ancelotti'ego, no ale też wiadomo, że. Sukcesy nie przychodzą od razu, i w przyszłym sezonie po prostu będziemy mogli oczekiwać od nich jeszcze więcej. Co do samego meczu, no to znowu trzeba wyróżnić Olegu Watkinsa, tak jak już Janek wspomniał. To był jego 13 gol w tym sezonie Premier League. Naprawdę kapitalne liczby, jak na zawodnika, który przeskakuje prosto z Championship. Z kolei mnie calvert Luin, 15 bramka. No dobrze ci Anglicy wyglądają obaj. Gdzieś tam calvert Luina typowaliśmy do walki o koronę króla strzelców na samym starcie tego sezonu. No, ostatecznie się nie udało, ale ale i tak jest to kapitalny sezon tego chłopaka. Na tym możemy sobie zakończyć wątek Evertonu za się Ja tylko spuentuję, że ja też jestem gdzieś po tej stronie, że te sukcesy, myślę, Evertonu jeszcze mniejsze, większe przyjdą. Ten sezon jest dobrym prognostykiem na to i Carlo Ancelotti pokazuje, że jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Niektórzy kibice Arsenalu mogą się zawodzić, bo kiedyś był, było takie informacje, że Carlo Ancelotti może tutaj wylądować na Emirates Stadium. No, ostatecznie tak się nie stało. Wiemy. Kto wie, co by było, ale no, to już są takie marzenia daleko, daleko idące. Więc myślę, że zakończę je szybko i przejdziemy do następnego spotkania. Wielki triumf Jana Piekutowskiego. Jan Piekutowski, Redemption. Kai Havertz strzela dwa gole i okazuje się, że po prostu Tuchel musiał znaleźć Hawersowi odpowiednią pozycję i pewnie Janek typując, że Havertz będzie w tym sezonie na samym początku będzie tutaj kluczową postacią, on już wiedział, Janek na pewno wiedziałeś, że Havertz po prostu musi grać na fałszywej dziewiątce. Dwa gole w meczu z Fulami, Chelsea kolejny raz wygrywa swoje spotkanie, umacnia się niejako na tej pozycji czwartej, chociaż Westcam goni, goni, na ten moment Westcam wygrywa 2-1, jeszcze czekamy na na wyniki tego, tego spotkania, ponieważ y, można powiedzieć, że nagrywamy ten odcinek i oglądamy live, jak radzi sobie y, Westcam. Ale już Wam oddaję głos. Chelsea, czyli ekipa, która może w tym sezonie naprawdę zgarnąć bardzo, bardzo dużo, można nawet powiedzieć, że mogą zgarnąć ponad stan. Dobra, gościu, chciałeś tutaj za mnie pożartować do drogi redaktorze Jonaszu, że ja tak że wielce twierdziłem, że Havertz faktycznie na tej dziewiątce będzie się odnajdywał. Ależ to, Janku, to było bardzo pozytywne. Ja ja, ja chciałem właśnie powiedzieć, że ty jesteś geniuszem. Nie, nie jestem geniuszem. po prostu oglądałem parę meczów hawerca w Bajerze Leverkusen i on tam grał na fa fałszywej dziewiątce, także to się po prostu wzięło stąd. Także Tuchel nie do końca wymyślił tę pozycję. Wymyślił ją pod tym względem, że Havertz jakimś dziwnym trafem ma w tej Chelsea jeszcze więcej miejsca niż miał w bajerze Leverkusen, co jest o tyle dziwne, że Premier League jednak jest ligą, gdzie zwykle tym przybyszą z Bundesligi gra się po prostu ciężej. No tutaj kiedy Niemiec dostał tą naturalną dla siebie pozycję, pozycję, na której bardzo dobrze czuł się w swojej rodzimej lidze, no to faktycznie daje sobie radę, chociaż też tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że w dwóch meczach Havertz grał na tej fałszywej dziewiątce, czyli z Crystal Palace i Fulham. No, to nie są najmocniejsze drużyny, jeżeli chodzi o Premier League, i to być może dzięki temu tak dobrze ta gra wyglądała, być może dzięki temu młody Niemiec miało aż tyle miejsca. No to też trzeba zwrócić uwagę. Niemniej, w porównaniu do takiego Timo Wernera, mm, oczywiście na plus. Tutaj nie ma co się specjalnie oszukiwać, że Werner jakkolwiek nawiązywał do tych występów Havertza, bo po prostu był w jego cieniu. Fajny też obrazek, jeżeli chodzi o Wernera i Cezara z z tego meczu. Hiszpan chwalił Wernera totalnie za wszystko, nawet za złe podanie. Po prostu było Timo, keep going, keep going, żeby Niemiec jakkolwiek poczuł się dobrze na tym Stanford Bridge, bo wiemy, że tam jest słaba sytuacja, jeżeli chodzi o jego samopoczucie psychiczne, natomiast Havertz wydaje się, że ta klimatyzacja w jego wypadku przebiega znacznie sprawniej i po prostu w ciągu następnych tygodni, być może nawet jeżeli chodzi o ten półfinał Ligi Mistrzów, to, to ten młodszy niemiec będzie ważniejszą postacią dla Chelsea. Wydaje mi się, że też w kontekście całego sezonu Haver, Havertz będzie oceniany lepiej niż, niż Werner. No a Timo Werner znowu jest krytykowany, a znowu dołożył sobie asystę w tym spotkaniu i to całkiem, całkiem no tak. ładno, więc gdzieś te liczby u, u tego z kolei Niemca znowu się pojawiają, e, ale jeżeli jesteśmy przy asystach, to nie można nie docenić tego, co zrobił Mason Mount przy bramce Kaja Havertza, bo to jak on sobie zgasił piłkę, a następnie podał futbolówkę do Niemca przy pierwszej bramce dla Chelsea, e, to jest naprawdę klasa światowa i Mounta w tym sezonie ogląda się tak z taką ogromną przyjemnością, e, że no jest, jest, nie ma co się dziwić kibicom Chelsea, którzy już Planują mu pomniki na, na koniec jego kariery, bo wiem, że jest to chłopak, który wyszedł z klubowej akademii i z tego tytułu ma oczywiście określoną pozycję w składzie. Co do tego meczu Chelsea z Fulham, podobał mi się jeszcze jeden obrazek. Może podobał, to jest, jest złe określenie, ale bardzo mocno śmieszył, kiedy Bobby Reed odpinał rękawicę Mendiemu przy, <laughs> przy, tak, przy wykonywaniu rzutu różnego. Jestem pod ogromnym wrażeniem cierpliwości golkipera Chelsea, bo traktował tę sytuację. Jakby dosłownie nic się nie działo, nie zgłaszał pretensji do sędziego, nie trzepnął Bobiego Rida w głowę, chociaż myślę, że 99% ludzi na jego miejscu tak by się zachowało. No, wiem, że na takim poziomie, jeszcze w takiej sytuacji, w jakiej jest Fulham, sięga się po kroki już takie jakiekolwiek w zasadzie, żeby wywalczyć cokolwiek z tego spotkania. No, śmieszny obrazek. Jeszcze raz jestem pod wielkim wrażeniem tego, że goalkeeper Chelsea zachował zimną, zachował spokojną głowę i nie zareagował na te zaczepki. Chwilę możemy się też zatrzymać przy postaci Masona Mounta, bo bez wątpienia jest to kluczowy piłkarz Chelsea i taki mózg tej drużyny. Jestem ciekawy, czy uważacie, że Mason Mount jest najbardziej utalentowanym młodym Anglikiem w tym momencie? Bardzo skomplikowane pytanie, żeby na nie odpowiedzieć, nawet jeżeli jest stosunkowo proste, no bo trudno jest oceniać Masona Mounta i Phila Foden, są, wydaje mi się, dwaj zawodnicy na bardzo podobnym poziomie, ale jednocześnie też mający nawet nie wahania formy, co po prostu tygodnie, w których jeden jest lepszy od drugiego generalnie wyżej, póki co cenię Mounta, ale też Foden jest jeszcze młodszy od niego i on ma ten czas na rozwój mm, troszeczkę większy, trudno oceniać też, jakim będzie zawodnikiem piłkarz Manchesteru City za te kilka lat, więc no póki co Mount, ale tym młodszym zawodnikiem jest Foden. W sensie, o może tak, Foden w wieku Mounta był lepszy niż sam Mount. Ja tutaj musiałbym się przyczepić jeszcze do Masona Greenwooda, który też jest dosyć młodym piłkarzem wciąż i piłkarzem, który notuje coraz lepsze liczby i ten jego sezon wygląda na coraz lepszy. Jest też przecież Markus Rashford, który no oczywiście jest dwa lata starszy od Masona Mounta, ale wciąż to jest bardzo młody zawodnik. No generalnie te młode pokolenie Anglików jest dosyć... Ok. Przyszły zawodnik Manchester City, zanotowane. Wracając już do, do tych młodych Anglików, e, to ciężko, ciężko ich w tej chwili sklasyfikować w ten sposób e, i można to rzucić ogólnikiem, że spotkamy się za 5 lat i wtedy ocenimy, który był, e, który miał wie, większy potencjał i temu potencjał sprostał przede wszystkim. My już lepiej nie stawiajmy e, nasze filmy z obstawianiem kto, co, jak, i gdzie i kiedy zazwyczaj są e, no może nie całkowicie nietrafne, ale trzeba się dużo napracować Podczas tego sezonu i mieć dużo cierpliwości, żeby się one yy, yy, sprawdziły. Myślę, że możemy sobie już przejść dalej przy wątku Chelsea oraz Masona Mounta. Oczywiście, dla wszystkich fanów to było pytanie o Masona Mounta dla wszystkich fanów Chelsea, bo wiem, że dla nich ten piłkarz to absolutna perła i, i coś jak Bukayo Saka właśnie dla, dla Kibiców yy, Arsenalu. Yy, z tym, że no Chelsea akurat jest w tym momencie w trochę, w trochę lepszym miejscu niż. Arsenal. Możemy przejść dalej, no już, już musimy w, przy, wspomnieć o Garecie Bale'u, który notuje hat no co prawda w meczu z Sheffield United, ale no hat to jednak, hat trzy gole Bayla, jeden gol Sona, co ciekawe przy każdej z bramek Tottenhamu, przy, bo strzelili tych bramek cztery, nie brał udział Harry Kane, co jest, co jest dziwne, bo jednak Harry Kane słynie z tego, a właściwie Tottenham słynie z tego, że duży wpływ na liczbę zdobytych bramek ma tutaj hurricane Czy ten hat-trick to jest jakiś zwiastun jego przyszłości, czy tutaj jest już wszystko, wszystko wyjaśnione? No, to zacznę może od tej e, ciszy Karego Kane'a w tym spotkaniu. To można tu argumentować tak, że Daniel Lee wydał e, Ryanowi Masonowi jeden e, prosty warunek, żeby utrzymać swoją pozadę, posadę, e, czyli uniezależnić to ten hamot Karego Keyna przed ewentualnym transferem latem. Więc e, być może to dlatego Kane nie strzela, bo przygotowuje się już do transferu do Manchester United. E, ale wracając już do całkowicie poważnych ważnych tematów. No to fajnie widzieć, że ta drużyna nie jest uzależniona tylko od jednego piłkarza i że Gareth Bale wciąż potrafi zagrać spotkanie na bardzo wysokim poziomie. Wiadomo, że od Waliszyka oczekiwalibyśmy przede wszystkim większej regularności, bo to, że on już w tym sezonie potrafił zagrać mecz, w którym strzelił dwie bramki i zaliczył jakieś asysty, no to doskonale wiemy. No ale potem przychodził okres kompletnej ciszy z jego strony i zapominaliśmy w ogóle momentami o jego istnieniu, kiedy siadał na ławce rezerwowych przez dłuższy okres czasu. E, czy to jest koniec Gareta Bale'a w Tottenhamie? Czy on ma jeszcze jakąś przyszłość? No to przede wszystkim zależy od tego, czy Tottenham będzie chciał zapłacić za niego no, znowu kolosalne pieniądze, chociażby za to wypożyczenie e, i tego, czy on będzie chciał związać się z Tottenhamem na, na dłuższy czas. Nie wiem, jaka tam jest jego sytuacja w Realu Madryt. Chyba on sam nie wie na dobrą sprawę, jak to tam wygląda. E, no więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście ja chciałbym zobaczyć Gareta Bale'a w Tottenhamie w przyszłym sezonie, bo ten piłkarz w Premier League to jest duża wartość dodana dla ligi, a jeżeli jeszcze zaliczy troszeczkę regularnych występów w przyszłym sezonie, może na większą skalę niż w tym, to będzie tylko dobrze. No, Bale w tym meczu miał większy luz niż Krzysiek na wejściu do naszego podcastu, także naprawdę duże osiągnięcie Waliczyka, a tak zupełnie serio to znakomite wykończenie. Czekałem na coś takiego w jego wykonaniu, bo on nie tylko znakomicie urywał się obrońcą, chociaż to też był taki znakomity, czasów, patrząc na to, że był taki mecz z West Hamem, gdzie Bale kilkukrotnie mógł wyprzedzić zawodników yy, młotów, a jednocześnie nie dawał sobie rady w pojedynku biegowym z Angelą Bonną bodaj, co troszeczkę rzutowało na to, w jakiej formie on się może właściwie znajdować. Natomiast tutaj sobie radził z zawodnikami do Ogbonny podobno podobnymi pod względem szybkości. Radził sobie bardzo dobrze, ale to wykończenie najbardziej na mnie robiło wrażenie, bo tak naprawdę Bale w ogóle nie marnował naboi w tym meczu. On walił takich, taki, po takich widłach, że Ramsdale nie miał po prostu możliwości, żeby interweniować. Szkoda mi było nawet młodego Anglika stojącego w bramce Sheffield pod tym względem, że tam naprawdę te pociski szło z taką mocą, że on właściwie się przed nimi uchylał, tak jak Bode Wojtek Szczęsny mówił, że kiedy Łukasz Podolski uderzał na bramkę, to po prostu on robił unik. No to, to rano z tymi momentami też miałem wrażenie, że on chce się schować zamiast stanąć na drodze lotu tej piłki. Wszystkie super wyczyny Gereta Bale'a zostawiamy w tym momencie za naszymi plecami i przechodzimy do kolejnego spotkania. Tym razem Leeds niestety przegrywa z Brighton 2 do 0. Myślę, że była to wina głównie tego, że postawiłem na Leeds w tym spotkaniu. Tutaj dla naszych słuchaczy muszę wyjaśnić, że ja nie stawiam często, można policzyć na, na palcach dwóch rąk ile razy w życiu postawiłem, ale za każdym razem ekipa, no za każdym razem wszystko się dzieje po prostu na odwrót. Leeds United przegrało z Brighton 2 do 0, no i tak trochę ten sezon Leeds wygląda. No. Maszyna losująca cały czas trwa i cały czas losuje. Tak, dokładnie losuje te wyniki. Teraz też wylosowała formę zawodników Leeds United, bo to nie było nic, co przypominało ich występy w ostatnich tygodniach, kiedy naprawdę byli drużyną skoncentrowaną. Przede wszystkim w tych meczach z silnymi ekipami, gdzie Leeds zdołało wyszarpać remis z Manchesterem United, remis z Liverpoolem, czy wygrano z Manchesterem City. To były trzy bardzo trudne mecze z rzędu. Trzy, w których schodzili z boiska, starczą, bo jednak dwa remisy i zwycięstwo. Natomiast z Brighton, zupełnie inna drużyna, zupełnie inne nastawienie. Też słaby, słaby mecz Mateusza Klicha, ale to i tak jest nic przy tym, co grał Alioski i Strauk w tym meczu, bo oni naprawdę tragicznie się zaprezentowali. Alioskiemu, z, z tego co pamiętam, kończy się kontrakt, bądź jest wystawiony na listę transferową, w każdym razie on ma latem odejść i nikt za nim na Eland Road nie będzie płakał, bo. Okej, okay, on ma czasami mecze, w których jest niezły, ale jednak w większości spotkanie z zawodnikiem, który po prostu nie przystaje na poziom Premier League, było to widać w tym starciu. W szczególności w tej sytuacji, w której fałował danego Walbega, to oczywiste, ale też parę razy właśnie ze wspomnianym strałkiem zbyt wolno podchodzili do zawodnika, które miało piłkę i po prostu odpuszczali blokowanie. Tak było na przykład w wypadku Leonardo Trossarda, który całe szczęście, że nie trafił w bramkę. Ale w tym meczu to i tak najbardziej chciałbym wyróżnić tego goladanego Welbeka. Właśnie Strauk wybijał dość niefortunnie piłkę ze własnego pola karnego, a Welbek ją zgasił w stylu y, Denisa Bergkampa, bo to, był, to było przyjęcie połączone ze zwodem od razu i znakomite uderzenie, przy którym Melian nie miał najmniejszych szans. No To jest jeden z y, takich dość nieoczywistych, moim zdaniem, kandydatów do trafienia sezonu byłem pod dużym wrażeniem kunsztu Anglika, jeżeli chodzi o wykończenie tej akcji. No, troszeczkę za mało mówi się w ogóle o tej bramce, bo to, co zrobił dany Welbeck, to jest najwyższa światowa klasa. On wykończył tę sytuację jeszcze swoją słabszą nogą, co, co tym bardziej zasługuje na, na docenienie. On wiedział od samego początku, co on chce zrobić. Tam nie było ani grama przypadków w tej całej sytuacji. Strauk podarował, podarował mu piłkę i później mógł tylko patrzeć, jak Welbeck, Welbeck tym z zwodem zyskuje te 2-3 metry przed, przed defensorem Leeds United. No, Janek już o tym wspomniał, ale warto to jeszcze podkreślić, że defensywa Leeds United była w tym spotkaniu po prostu fatalna. Oni nie reagowali kompletnie na ataki Brighton. No, mogło się wydawać, że to będzie taki mecz do dwóch bramek, znając zapędy ofensywne Leeds United, znając też gdzieś tam tego podobne zapędy do ładnej gry Brighton and Hove Albion. No ale Graham Potter ponownie wyciągnął wnioski i wiedział, jak wykorzystać te słabe strony Leeds United, a Marcelo Bielsa nie potrafił dotrzeć do swoich piłkarzy przy tym spotkaniem, żeby oni w jakikolwiek sposób pokazali to, co potrafią najlepiej, bo zagrali po prostu kiepsko. No, fajnie widzieć Brighton w końcu strzelające gole, no ale trzeba też pamiętać, że to jest właśnie mecz z Leeds United, któremu strzelić bramkę nie jest wcale tak ciężko, jak mogłoby się wydawać. No i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy sobie zakończyć tę roz rozmowę. Ja jeszcze jeden tutaj statement mam taki do Was, drodzy, drodzy słuchacze. No, meczu arsenal Newcastle myślę, że omawiać nie musimy. Tam z takich ważnych ważnych rzeczy, no to Mohamed Allen strzelił swoją bramkę. To się często nie zdarza. Oczywiście, oba również się przełamał. Coraz więcej mówi się, coraz głośniej mówi się o przejęciu przez Daniela Eka. Arsenalu. Podobno Danielka po się... prostu. Danielka, tak. Przez Danielka pojawiły się już rozmowy nawet z, z, z rodziną Kroenkę I, i tam już jest nawet jakaś oferta podobna na stole. To wszystko będzie się rozgrywało w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Jeżeli chcecie w ogóle podobny materiał, taki jak Krzysiek nagrał o, o rodzinie glazerów, o tym dlaczego kibice straj strajkują, ostatnio również był tak, te, również strajk kibiców w Arsenalu. Może nie aż tak dotkliwy jak, jak Strajk kibiców Manchesteru, ale również oczywiście sprzeciw. Do, do, do rodziny Kroenke tutaj też się pojawia. Jeżeli chcecie, żeby taki materiał też pojawił się u nas na kanale dotyczący właśnie arsenalu i historii z rodziną Kroenke, przygotowany przeze mnie, to piszcie. A myślę, że coś takiego będę w stanie niedługo dla Was przygotować. Myślę, że możemy sobie w tym momencie skończyć. Bardzo Wam dziękuję, Panowie, za rozmowę. Ze mną był Krzysiek Bielecki. Dzięki, wielkie za uwagę i do usłyszenia. Był też Jan Piekutowski. Również dziękuję i również do usłyszenia. Byłem także Jonasz Zesowski serdecznie dziękuję za odsłuch. Pamiętajcie o subskrybowaniu, yy, o lajkach, o komentowaniu, itd. Yy, I Do usłyszenia, moi drodzy.